Szanowni Państwo, jako prezydent miasta Oświęcim nie mogę pominąć losów miasta i jego mieszkańców podczas hitlerowskiej okupacji. W październiku 1939 roku Oświęcim został włączony do III Rzeszy z niemiecką nazwą Auschwitz. Miejscowa ludność poddawana była różnorakim represjom. Mimo tych tragicznych losów, nieustannego zagrożenia własnego życia i rodzin, mieszkańcy nie cofali się przed podejmowaniem heroicznych gestów i działalności w ruchu oporu. Udzielali pomocy w ucieczkach więźniów, dając im schronienie, pośrednicząc w kontaktach, ale też na co dzień wspierali, zaopatrując żywność czy w odzież. Swoim bohaterstwem i postawą dodawali otuchy, umacniali nadzieję i wiarę w to, że mimo tych okrutnych cierpień i wszechobecnej śmierci możliwe jest zwycięstwo nad zbrodniczym systemem. Wielu z bohaterskich mieszkańców nie doczekało Dnia Wolności. O ich heroizmie świadczą także relacje samych więźniów i najwyższe odznaczenia państwowe, jakie w minionych latach zostały wielu z nich przyznane, w tym przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dobrze się stało, że w Oświęcimiu powstał pomnik hospicjum miastu Oświęcim i mieszkańcom miasta, którzy nieśli pomoc więźniom obozu. Ta piękna idea autorstwa byłych więźniów, tym Augusta Kowalczyka, stanie się trwałym dowodem naszej pamięci i hołdu bohaterom miasta i ziemi oświęcimskiej, którzy z narażeniem życia i własnego swoich bliskich nieśli pomoc więźniom KR Auschwitz. Szanowni Państwo, przesłanie byłych więźniów KR Auschwitz jest dziś dla nas wielką wartością i zobowiązaniem. Naszym zadaniem jest przechowywać je dla kolejnych pokoleń. Niech przywoływanie wydarzeń z tragicznej historii KR Auschwitz uchroni nas od przemocy, okrucieństw i wojny. Dziękuję bardzo.